Gość Radia Lublin. Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową. Przepisy, których celem jest obrona miejsc pracy, weszły już w życie. A ja mam na początek pytanie do pana dyrektora. Czy ma pan taką nadzieję, że one realne oczekiwanie, czy że one ograniczą negatywne skutki kryzysu wywołanego koronawirusem? Myślę, że tak. Z tego, co wiemy, rząd, zanim zdecydował się skierować do Sejmu projekty stosownych ustaw, przeprowadził szeroki zestaw konsultacji z korporacjami wspierającymi pracodawców i dzięki analizom rynku stwierdził, że w pierwszej kolejności trzeba pomóc w ochronie istniejących miejsc pracy. Ponieważ w naszym regionie akurat mamy dominującą rolę mikroprzedsiębiorców, a więc przedsiębiorców, którzy mają mają do 9 pracowników, bardzo istotnymi instrumentami, które zostały wprowadzone, są takie na przykład, które pozwalają na ulgi opłaceniu składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Pracowniczych Pracowniczych i tak dalej. To jest jeden z instrumentów, który z całą pewnością bardzo pomoże przetrwać trudny okres mikroprzedsiębiorcom. Te z kolei, które są w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia, a więc wspieranie istniejących etatów przez dopłaty do pensji, moim zdaniem także bardzo realnie pomogą przetrwać ten okres kilku trudnych miesięcy, które przed nami. Bowiem wsparcie dotyczy okresu do 3 miesięcy, a następnie pracodawca, który skorzysta z takiego świadczenia, ma obowiązek podtrzymać miejsce pracy przez taki sam okres, przez jaki było ono wspierane. Czyli realnie biorąc, mamy na dzisiaj zapewnienie, że przez najbliższych 6 miesięcy te przedsiębiorstwa, które odnotowują spadek obrotów, będą mogły być efektywnie wspierane w podtrzymywaniu zatrudnienia. Myślę, że ten okres 6 miesięcy pozwoli na to, żeby już lepiej jakby zdiagnozować, w jakim stanie gospodarki, w jakim stanie w ogóle jesteśmy w związku z pandemią. A to oznacza, panie dyrektorze, że pan jest optymistą, no bo w ostatnich oczywiście latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach przyzwyczailiśmy się do tego, że stopa bezrobocia zarówno w skali kraju, która oscylowała wokół 5-6%, ale też w skali naszego regionu, gdzie odnotowywaliśmy przecież ostatnio rekordowo niskie bezrobocie. No właśnie właściwie dzisiaj pewne jest jedno, że o takich wskaźnikach musimy przynajmniej na jakiś czas zapomnieć. Z całą pewnością możemy się spodziewać, że ten kryzys, bo chyba tak należałoby mówić o obecnej sytuacji, przyniesie takie konsekwencje, że pewne branże stracą na znaczeniu, będą musiały w związku z tym się trochę odchudzić, a przez to osoby tam zatrudnione zapewne trafią do pośrednictwa pracy, ale są też takie branże, które mają się zupełnie nieźle, a paradoksalnie może to zabrzmi, zyskują w związku z obecną sytuacją. No bez wątpienia dzisiaj nie mają powodu do narzekania pracownicy branży farmaceutycznej czy przemysłu kołomedycznego. Bardzo dobrze ma się obecnie branża informatyczna, firmy kurierskie, handel spożywczy. Paradoksalnie może, ale budownictwo też wygląda bardzo dobrze dzisiaj. Natomiast jest oczywiście cały szereg sektorów gospodarczych, które wyglądają znacznie gorzej, prawda? I tutaj bez wątpienia możemy śmiało powiedzieć, że w takich sytuacjach jak obecna, w pierwszej kolejności ludzie rezygnują z wydatkowania środków na rozrywkę i rekreację, turystykę, gastronomię stacjonarną. Są też pewne przesądzenia administracyjne, które nie pozwalają świadczyć pewnych usług dla ludności ze względu na właśnie zagrożenie pandemiczne. Na pewno znaczna część handlu, oświata, motoryzacja, generalnie przemysł oparty o kooperację międzynarodową będzie musiał jakoś się na nowo zdefiniować. Transport międzynarodowy. Są takie sektory, gdzie bez najmniejszej wątpliwości, jeżeli ta
sytuacja pandemiczna potrwa dłuższy czas, no będzie musiał się zdefiniować na nowo. Analizy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówią o tych 9-10% na koniec roku, a czy tutaj na Lubelszczyźnie już takie prognozy państwo własne prowadzicie? Czego należy się spodziewać za te pół roku, pod koniec roku? No tutaj trzeba by pewnie skorzystać z usług pana Jasnowidza Jackowskiego, żartując swoim, bo jak próbujemy przeglądać jakieś poważniejsze predykcje, to ekonomiści podkreślają, że takiej sytuacji jak obecna to jeszcze nie przeżywaliśmy. W związku z powyższym bardzo trudno o odpowiedzialne prognozy, ale oczywiście Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie analizuje różne scenariusze, które tutaj mogą mieć miejsce. I chcę powiedzieć, że można sobie wyobrazić oczywiście bardzo, bardzo czarny scenariusz, ale jeżeli by popatrzeć na charakterystykę gospodarki w naszym regionie, no to po pierwsze zauważamy, że jest to gospodarka oparta na produkcji rolnej, prawda, w znacznej mierze. I znaczna część ludności pracuje w rolnictwie, a więc przy produkcji żywności. Choćby z teorii hierarchii potrzeb Maslowa wiemy, że podstawowym wydatkiem konsumpcyjnym jest wydatek związany właśnie z żywnością i z całą pewnością nie należy się spodziewać, że ludzie w związku z tym, co obecnie przeżywamy, no, przestaną jeść, prawda? Więc z całą pewnością ci wszyscy, którzy pracują przy produkcji żywności, mam nadzieję, nie będą musieli się obawiać tego, że nagle ustanie popyt na ich produkty. Jeżeli chodzi o ten, mogę powiedzieć, słabszy fragment naszej gospodarki, czyli wielki przemysł oparty na kooperacji międzynarodowej, no to z całą pewnością podtrzymywanie pandemii będzie tutaj najsilniej odczuwalne. No, w naszym przypadku takich przedsiębiorstw zbyt wiele nie ma. Ta nasza słabość paradoksalnie od strony przyrostu bezrobocia może się okazać pewną siłą, prawda, polegającą na tym, że po prostu tutaj te upływy pracowników nie będą duże, ponieważ takich przedsiębiorstw zbyt wiele nie ma. Mam zresztą nadzieję, że te mechanizmy wspierania ochrony miejsc pracy w tych dużych przedsiębiorstwach zaskutkują i także ci duzi, czy producenci, czy duże firmy usługowe dzięki temu wsparciu będą w stanie podtrzymać zatrudnienie. Generalnie biorąc, zakładam, że oczywiście należy się spodziewać przyrostu stopy bezrobocia w naszym regionie, ale mam nadzieję, że ten przyrost będzie nieco słabszy niż średnio w kraju. Panie dyrektorze, z jednej strony trwa, co oczywiście zrozumiałe, walka z koronawirusem i są właśnie przygotowane różnego rodzaju warianty, żeby osłabić skutki tego kryzysu, ale są też przecież, jest taka codzienna praca, są konkretne rzeczy, którymi także zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy. Czy w związku z kryzysem zagrożone są w jakiś sposób programy, które finansowane są ze środków Funduszu Pracy, no bo przecież prowadzicie te projekty, te programy, są szkolenia, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Czy to jest w jakiś sposób zagrożone, czy będzie potrzeba jakiejś modyfikacji tych programów? Mogę powiedzieć bez najmniejszej wątpliwości, że Fundusz Pracy ma się dobrze i środki, które dostaliśmy do dyspozycji w roku bieżącym, są bezpieczne i są dobrze dedykowane. Wiemy, że powiatowe urzędy pracy dysponują całym szeregiem instrumentów wspierających zatrudnienie i oprócz samego pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego współfinansują także utworzenie czy to nowych miejsc pracy, czy nowych przedsiębiorstw, czy opłacają staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i tak dalej. Dwa programy regionalne, które finansowane są ze środków Funduszu Pracy, jak na przykład Drogi Mosty Rzeki czy Młodzi Przedsiębiorczy, są bezpieczne pod względem finansowania, a ponieważ zwykle rozpoczynają swoją aktywność w maju, mam nadzieję, że jeżeli nastąpi tu jakieś przesunięcie, to nie będzie
decydujące, tylko tygodniowe co najwyżej. Panie... Jesteśmy oczywiście w trakcie realizacji całego szeregu różnego typu programów finansowanych także z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawda, czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój adresowanego do młodych do 30 roku życia. Te wszystkie programy są w trakcie. One będą pewnie realizowalne nieco trudniej niż wcześniej, ale na tę okoliczność w tej chwili przygotowywane są stosowne rozstrzygnięcia legislacyjne, żeby naszym beneficjentom ułatwić wywiązanie się z tych zobowiązań, które wobec nas jako instytucji pośredniczących pozaciągali i żeby mogli zrealizować swoje programy, swoje projekty z korzyścią dla ich uczestników. To jeszcze na koniec jedno krótkie pytanie. Co z osobami bezrobotnymi? Czy ten cały szereg działań związanych ze wsparciem pracodawców i pracowników wpłynie jakoś negatywnie na sytuację tych osób, które aktualnie są bez pracy? Jest przykrą cechą bezrobocia w naszym regionie, że dotyka ono przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych i osób młodych, którym wejście na rynek pracy w naszym regionie jest nieco trudniejsze niż w regionach, gdzie ten start jest łatwiejszy. Czy obecna sytuacja wpłynie na poziom tego bezrobocia? Już mówiliśmy, no pewnie trochę wpłynie. Zakładam, że będziemy mieli przyrost liczby bezrobotnych, a więc sytuacja obecnie bezrobotnych się nie poprawi, chyba że zechcą albo już posiadają kompetencje i kwalifikacje, które w wyniku zmian gospodarczych będą bardziej oczekiwane. Musimy brać pod uwagę, że ta cała sytuacja, którą obecnie przeżywamy, spowoduje, że niedługo świat będzie zupełnie inny niż ten, który znamy, prawda? To na pewno będzie wpływało na dekoniunktury w pewnych branżach i na pojawienie się z kolei nowych koniunktur, w tym także koniunktur lokalnych, które pozwolą być może na zatrudnienie osób, które do tej pory na rynku pracy nie mogły się skutecznie ulokować. I tutaj stawiamy kropkę. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia. Gość Radia Lublin.